Wiadukt Tarnobrzeski nabiera nowych barw. Już wkrótce na całej jego długości zdobić go będzie graffiti, a to dzięki tarnobrzeskim artystom, którzy od wielu lat zajmują się tą dziedziną sztuki. Zgodę na upiększenie wiaduktu w tej formie otrzymali od prezydenta miasta. Do tej pory ściany wiaduktu nie przykuwały uwagi, raczej kuły w oczy, swoją szarością i napisami, które w swej treści podchodziły pod wandalizm. Wiaduktem zainteresowała się grupa tarnobrzeskich graficiarzy na czele z Kubą, który w tej sprawie napisał do prezydenta miasta. Grupa faktycznie tarnobrzeskich graficiarzy zwróciła się do mnie z pytaniem, czy mogą upiększyć nasz wiadukt. A ponieważ wygląda on... Może mniej atrakcyjnie, może mniej ładnie, jest troszeczkę zdewastowany, napisów różnych nie brakowało. Doszedłem do wniosku, że jeżeli jest grupa młodych, młodych, aktywnych graficiarzy, którzy chcą poprawić wygląd naszego wiaduktu, dlaczego nie? To, co było popisane, teraz jest sukcesywnie zamalowywane przez łącznie pięciu graficiarzy. Za cel obrali sobie, aby cała powierzchnia ścian wiaduktu była od góry do dołu kolorowa. Mają na to swój własny pomysł, a każdy powstający element jest dokładnie przemyślany. Co pojawia się na ścianach Tarnobrzeskiego wiaduktu? Podstawą jest kolorowe grafity literowe, ale pojawiają się też symbole Tarnobrzega, między innymi pomnik Bartosza Głowackiego. Wygląda to bardzo atrakcyjnie, zresztą potwierdzają to mieszkańcy okolic, mówią, że naprawdę nabiera wreszcie rumieńców ten nasz wiaduk, wygląda atrakcyjniej, wygląda ładniej. Warto zaznaczyć, że młodzi artyści wykonują graffiti całkowicie za darmo, motywowani wyłącznie swoją pasją do malowania. Kiedy cały wiadukt zmieni swoje oblicze? Ze względu na pandemię oraz życiowe obowiązki, graficiarzom trudno wskazać konkretną datę, ale wszystko systematycznie idzie do przodu i już niedługo mieszkańcy Tarnobrzega będą mogli cieszyć oko w pełni artystycznym tarnobrzeskim wiaduktem.